Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowa te przywołuje Marek w pierwszym rozdziale. Bliskie jest Królestwo Boże. Co to znaczy? My, ludzie dorośli, zwykle rozumiemy to jako Królestwo Boże, które wkrótce przyjdzie, które niebawem nastąpi, już niedługo. Ale kiedyś zapytałem się 7-letniego chłopca, co to znaczy dla ciebie, że jest blisko. I wtedy on odpowiedział: no blisko to znaczy obok mnie. I takie jest znaczenie tych słów z Ewangelii według Marka. Bliskie jest Królestwo Boże, to znaczy Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Jest w twoich otwartych ramionach. Ono jest tu obok ciebie. Nie czekajmy więc Królestwa Bożego, które przyjdzie kiedyś, a może niebawem, ale żyjmy w tym Królestwie Bożym, które Jezus Chrystus założył na ziemi i ono jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Pamiętam taką historię sprzed wielu lat. Dziewczyna, którą nazwę Grażyna, zmieniam celowo jej imię. Otóż była to dziewczyna, która wychowała się w domu dziecka i która przez wiele lat obracała się w towarzystwie młodocianych przestępców, siedziała często w poprawczaku, trafiła także do więzienia z paragrafu wówczas 210 z dwójką, czyli zuchwały napad. Grażyna wpadła również w narkotyki, uzależniła się od heroiny bardzo poważnie. I kiedy przygotowywałem ją do Chrztu Świętego, a miała wówczas 19 lat, zapytałem ją, jak to się stało, że się nawróciłaś, że rzuciłaś to dawne towarzystwo, że przestałaś brać narkotyki. Jak to się stało? I ona wtedy powiedziała mi: 2 lata temu spotkałam Jezusa Chrystusa. Jak to go spotkałaś? No tak, któregoś ranka wcześniej wyszłam z domu w poszukiwaniu pieniędzy na towar, ale ulice były puste. Szła ulicą jedynie jakaś staruszka. Podbiegłam więc do niej, wyrwałam jej torebkę z ręki. Przebiegłam na drugą stronę ulicy i tam, widząc, że staruszka idzie bardzo powoli, uklękłam na tym chodniku i wysypałam z tej torebki wszystko. Wybrałam pieniądze, jakie tam były. I kiedy tak wkładałam pieniądze do kieszeni, poczułam, że ktoś zdejmuje mi czapkę z głowy. Nade mną stała ta staruszka i gładząc mnie po włosach mówiła: biedne, nieszczęśliwe dziecko, ciebie chyba nikt nie kocha. Grażyna nie wiedziała, co zrobić. Włożyła wszystko z powrotem do torebki razem z pieniędzmi, oddała staruszce i uciekła. I tamten moment, tamtą chwilę wspomina jako spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ta staruszka przybliżyła jej Królestwo Boże. Wyciągnęła swoją dłoń, nie lękając się. Ta dłoń tej staruszki, gładząca ją po głowie, to było to królestwo, które do niej przyszło. I Grażyna dzisiaj jest zupełnie inną kobietą. Na południu Polski przez długi czas była katechetką, opowiadała o tym, co się jej w życiu przydarzyło. Mówiła do młodzieży: gdy widzicie te staruszki klęczące w pierwszych ławkach w kościele i, jak mówicie, klepiące różaniec, to pomyślcie, że wśród nich są takie bohaterki, bo ta starsza pani zmieniła mi życie, uratowała mi życie.
sprawiła, że Królestwo Boże stało się dla mnie rzeczywistością. Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. I my również możemy ludziom przybliżać to Królestwo Boże. Wystarczy, że przestaniemy się lękać, że wyciągniemy naszą dłoń. Bliskie jest Królestwo Boże. Jakże bliskie. W Twoich otwartych ramionach. Nie lękaj się przygarnąć tych, którzy z desperacji, z braku miłości zeszli na złą drogę. To my jesteśmy po to, by wprowadzać Królestwo Boże na ziemi, by sprawiać, by to Królestwo Boże stawało się coraz pełniejsze. By nie było kulawe, by nie było dziurawe, by stawało się coraz bardziej królestwem ludzi, dla których Jezus Chrystus żyje. I przychodzi czasem jako ten sfatygowany, jako ten cierpiący w ludziach, którzy od Niego się oddalili.